Земля нині торжествують, ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, похліб вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Бови плейдемі, бови плейдемі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, похліб вітають, пастирі грають, чудо, чудо повітають. Слава Вовишні, слава Вовишні, йому заспіваємо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, похліб вітають, пастирі грають, чудо, чудо повітають. Христос родився, славімо Христа! Ще й Бетлеєм висовано на жепана чиста. Стоп, 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 ми співаємо акапельно, прошу пана. Я дуже дякую. Ми хотіли заспівати дійсно Бетлеєм, але акапельно. Дійсей Бетлеєм, дійсей Бетлеєм, висовано віна. Же пана чиста, породила сина. Христос щироді нас освободи, ангели грають, круля вітаєм, пастежі співають, пильно кликаєм, цуда, цуда оглашаєм. Браво, я Państwa, дякую, що так пікно заспіліжми. А зараз буде дуже пікний утвор, який називається Mary, did you know? Або Mario, чи ти віш? Або Марія, чи ти знаєш? Інструментально дуже пікний утвор для Państwa. Thank you.
okazało, mam bardzo mało czasu dla występu przed Państwem, bardzo mi szkoda, ale chciałabym jeszcze raz wszystkim podziękować za Wasze oczy, za Waszą energię, za Wasze brawa. Życzę Wam wszystkiego od serca. Przytulę Was wszystkich, niechaj Was Bóg przez wszystkich przytulę do swojego serduszka. Niechaj wszystko będzie tylko na palec do góry. Nagrałam bardzo piękną płytę i kto by chciał troszeczkę wziąć mojej miłości do muzyki, do siebie, do domku, do swojego samochodu, można przykupić sobie tutaj obok sceny płytę, jaka specjalnie dedykowana dla każdego z Was i na ten kolędowy taki piękny taki czas, w którym my jesteśmy teraz. I jeszcze teraz będzie bardzo piękny utwór, to pod numerem 8, tak myślę, nazywa się Nowa Radość Nastała. Bardzo piękna, wesoła, ukraińska kolęda, bo my jesteśmy wszyscy Słowianie i tak jak i Polaki, tak i my uwielbiamy cieszyć się świętem, cieszyć się życiu, radować się i ja mam nadzieję i ufam w to wszystko, że ten czas wróci. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, najdobrego i jeszcze piękna kolęda dla Państwa. Nowa radość nastała. Numer 8, 8. Світ засіяла на дверте Панські. Цього доброго господарю даруй літа щасливі нашій славній Україні. Дякую багато! Весонних свят, всього доброго, дякую всім українцям для дороги нашої Польщі. Дякую багато! Bardzo dziękujemy. Żana Żarkowa, poprawiam się, jeśli chodzi o wymowę, drodzy Państwo, i prezent od pana burmistrza. Gorące brawa jeszcze raz dla Żany. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie i tłumnie przybyliśmy tutaj na Wigilię mieszkańców miasta Miechowa. Będziemy ją spędzać w dalszym ciągu w towarzystwie. W towarzystwie wyjątkowym. Drodzy Państwo, teraz przed nami gwiazda wieczoru, gwiazda dzisiejszej Wigilii dla mieszkańców miasta Miechowa. Multiinstrumentalist od wielu, wielu lat na scenie. Szanowni Państwo, przed Państwem teraz Magdalena Steczkowska. Gorące brawa! Jeżeli do Betlejem pasterze grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Uwaga! Drodzy Państwo, ja zwrotkę dyrektor, dobra? Uwaga! Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciom teczku na lirze. Chwała na wysokości! Oddawali swe ukłony pokaże, to by serca ochotnego obarze. Dobry wieczór Państwu. Państwo, mam pewien dyskomfort związany z tym, że tam jest więcej Państwa niż tu. I teraz nie wiem, jak mam śpiewać. Tak trochę, tak będę się odwracać tu do Państwa na specjalne życzenie. Oczywiście. Drodzy Państwo, więc ja mam taką propozycję nie do odrzucenia, jak już Państwo tam spożyjecie, to zapraszamy tutaj. Bo tak łatwiej będzie, bo tu jest dużo miejsca, będzie nam łatwiej się tutaj ogarnąć. To jest naprawdę dużo miejsca, nie krępujcie się.
będziemy razem, mam nadzieję, kolędować, gdyż zostało mi powiedziane, że u Państwa to już jest tradycja podobno od 12 lat. To prawda? Cudownie, to są najpiękniejsze tradycje. Ja powiem Państwu szczerze, że byłam lekko zdziwiona, bo mówię, gdzie? Dzień przed Wigilią, tu karpika trzeba obrabiać, kto przyjdzie? Patrzę, a to tyle ludzi, coś wspaniałego. Co tradycja, to tradycja. W żłobie leży, któż powierzy, kolędować małemu. W żłobie leży, któż powierzy kolędować małemu. Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu. Tak. Jako Panu naszemu pastusz powie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie. Te dymy, bo ja Państwa nie widzę. Nie, musimy wyłączyć całkiem. Bo w ogóle nie lubię widzieć twarzy Państwa, dla których śpiewam, z którymi śpiewam. A tu tak nadymili. Halo. Czy drodzy Państwo mnie widzą? Wspaniale. Kochani, zacznijmy teraz, bardzo proszę, od wspólnego śpiewania, to znaczy, że Wy zaczniecie. Anioł pasterzom mówił, bo pewnie Państwo wiecie, jak to jest. Wszyscy znamy pierwszą zwrotkę, prawda? Drugą rodzice czasami, trzecią to już tylko babcie i dziadkowie. Tak jest? No właśnie. A poza tym chciałam zauważyć, że coś cienko śpiewacie, bo was w ogóle nie słychać. Ja tam widzę grzańca. Jak ktoś potrzebuje odwagi, trzeba by... Nie? To nie grzaniec? Barszcz! Jak ściutko. Ale nie no, barszczyk oczywiście pyszny, ale wiecie. Nie rozgrzeje tak strun głosowych jak grzaniec. Nie można mieć wszystkiego, ale jestem pewna, że Państwo fantastycznie śpiewacie, bym was tylko chciała usłyszeć. Anioł pasterzom mówi. Ja tylko zacznę, a później Państwo całą pierwszą zwrotkę, dobrze? Dobrze? Tak jest. Szału nie ma, drodzy Państwo. Naprawdę, liczę na was. Ja tu niedaleko mieszkam, u nas się śpiewa bardzo głośno. A u was cieniutko tyle ludzi, naprawdę. Liczę na Państwa, jeszcze raz. Anioł pasterzom mówi. Dobra.
Taką propozycję, że pierwsze Gloria śpiewają panowie, drugie Gloria panie, a trzecie wszyscy. I zobaczymy, kto wygra. Zawsze wygrywają panie. Więc panowie, raz się tylko zdarzyło w Grudziądzu, że był remis. To może tak się okaże, że i w Miechowie będzie remis. To byłoby cudownie, byłoby o czym opowiadać. Widzicie, ja teraz opowiadam o Grudziądzu za każdym razem, że raz był remis w Grudziądzu. Teraz będę mówiła, a w Grudziądzu i w Miechowie też był remis. Albo na przykład w Miechowie wygrali panowie. Widzę, że was jest troszkę mniej, no ale moc was większa. Połada.
panów robią. Panie drogie, na was przyjdzie czas. Jeszcze raz. Uwaga. Aniołowie się radują, bo niebiosy panowie pierwsi wyśpiewują. Jeszcze raz. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Panowie! Gloria! Panie! Gloria! Wszyscy! Gloria! In excelsis Deo! Opowiem państwu pewną historię. Mój mężu jeszcze tam z boku stoi. Ma chrześnicę, która już jest dorosłą kobietą, ale wtedy miała 3 latka. Takim perpeciem była. No i poszła na pasterkę. Pasterka, jak wiemy, jest po Wigilii. Co na Wigilii wiemy, jemy, a jak się później czujemy, też wiemy. No ale do Wigilii. No więc ona na tej pasterce, w pierwszym rzędzie siedząc, od serca, jak to tylko dziecko potrafi śpiewając, zaśpiewała. Gloria, Gloria, Gloria! Inne części wzdęło. Co państwo powiem? Nikt się do dziecka nie przyznał. Mówiąc do pasterzy, którzy wśród swych strzeli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się świata odkupiciel. Panowie! Panie! Wszyscy! In excelsis Deo! Bo się narodził Zbawiciel, czego świata odkupiciel.